Cześć Wam. W internecie powstało sporo filmików o DPF-ie oraz narosło pełno mitów o tym, jak eksploatować DPF. A najczęstszy z tych mitów jest taki: wyjedź na obwodnicę, przyciśnij mu i będziesz miał po problemie. Oczywiście jest to nieprawda, albo też częściowa prawda, częściowa nieprawda. W tym filmiku nie będziemy wnikali w jakąś tam szczegółową budowę DPF-u, bo tak naprawdę nie jest Wam to potrzebne do niczego. A skupimy się na najważniejszym, czyli na tym, jak o niego zadbać poprawnie, żeby nam długo służył. Zapraszam. Zanim powiemy sobie o tym, jak eksploatować DPF, żeby wytrzymał jak najdłużej, to jeszcze muszę Wam wspomnieć o tym, że są trzy główne powody zapchania się tego filtra. Po pierwsze, z ilości kilometrów, bo DPF wypala sadzę, a tak naprawdę po wypalaniu zostaje też popiół, który nam tam osiada i on prędzej czy później ten filtr zapcha i ten filtr będzie do czyszczenia lub wymiany. Drugi powód to jest z braku warunków do dopalania, czyli sadza będzie się tam nagromadzała, bo niepoprawnie będzie działała procedura tego dopalania, bądź my będziemy ją przerywali. I trzeci powód z nieprawidłowego działania podzespołów, czyli na przykład wtryski czy pompa wtryskowa będzie źle działała, będzie zła dawka paliwa i sadza będzie zapychała nam ten filtr DPF. Dobra, to przechodzimy do sedna sprawy, czyli jak dbać o DPF. Na początku taki banał, czyli wymieniajcie olej co 10 tysięcy kilometrów, bo badania przeprowadzone przez niezależne firmy pokazały, że po przejechaniu tak około 11 tysięcy kilometrów większość olejów zaczyna już tracić te swoje własności lepkościowe, gęstościowe, odprowadzania ciepła. Przed wymianą oleju też wlejcie sobie płukankę, a po wymianie warto dodać dodatek do oleju, tak zwany ceramizer. Wymiana oleju co 10 tysięcy kilometrów w samochodach z DPF-em jest szczególnie ważna, bo podczas pracy silnika do komory spalania dostają się minimalne ilości oleju, który tam ulega spalaniu. I teraz w tym oleju są takie uszlachetniacze, które również ulegają spalaniu. I po tych uszlachetniaczach powstaje popiół siarczanowy, fosfor, siarka i to wszystko zatyka DPF. Dlatego musimy zalewać taki olej, który będzie miał niską zawartość takich dodatków, takich uszlachetniaczy. I to są oleje tak zwane low saps. Moja druga porada jest taka. Pamiętajcie o tym, że jest DPF i dopalajcie go samemu. Albo komputerem diagnostycznym, albo też zwykłą kostką OBD kupioną za kilkadziesiąt złotych, plus zwykłą aplikacją typu car scanner. Samemu można sobie to dopalić. Ja wcześniej takie dopalania robiłem sobie właśnie tą kostką OBD przed każdą wymianą oleju. Teraz to robię komputerem. A po co to robić? Dlatego, że jeżeli jeździcie po mieście dieslem, to nawet pewnie nie wiecie, że często przerywacie procedurę dopalania DPF-u, która włącza się automatycznie, kiedy DPF po prostu czuje, że musi być dopalony. Wy tą procedurę przerywacie i wtedy to paliwo, które miało być dopalone w waszym filtrze, miesza wam się z olejem silnikowym. Cofa się, miesza wam się z olejem silnikowym, rozrzedzając wam ten olej. No i sytuacja wygląda tak, że macie rozrzedzony olej w samochodzie i niedopalony filtr. Także przed wymianą oleju można sobie samemu dopalić, wtedy będziecie pewni, że przynajmniej raz w ciągu tych 10 tysięcy kilometrów od wymiany do wymiany macie dopalony DPF i pełną procedurę zrealizowaną. I trzecia moja wskazówka. Wciskajcie gaz gradacyjnie. Też w sumie taki banał. Warto unikać po prostu wciskania gwałtownego pedału gazu, ponieważ następuje wtedy niecałkowite spalanie paliwa, tworząc przy tym dużą ilość sadzy w układzie wydechowym, no i w filtrze DPF. I czwarta moja wskazówka. Jeżeli wyskakują Wam już błędy od DPF-u, to nie gońcie od razu, żeby Wam wyciągali ten DPF z samochodu i płukali. Może jeszcze warto chwilę poczekać, czyli spróbujcie sami go dopalić. Jeżeli się dopali i znowu za jakiś czas, za chwilę wyskoczą Wam błędy albo nie będzie się mógł dopalić, to wtedy przed oddaniem do specjalistów upewnijcie się, że oni sprawdzą, czy inne podzespoły
nie powodują zapchania tego DPF-a, bo samo to, że DPF jest zapchany, to tak jak wam mówiłem, może być już od ilości przejechanych kilometrów, a może coś innego wam się zepsuło. Może to są lejące wtryski, zawalony EGR, sonda lambda, pompa paliwa, źle działające turbo, no i też odwrotnie, czyli jeżeli nie doprowadzicie tego DPF-u do porządku, jeżeli go nie przeczyścicie, to DPF sam może wpływać na zużycie turbo i innych elementów. No i ostatnia, piąta wskazówka, też w sumie taki banał. Pamiętajcie, że DPF nie jest wieczny i jazda po mieście skraca jego życie, a jazda po trasach je wydłuża. Czyli tak jak wam mówiłem, po każdym wyczyszczeniu się z sadzy DPF-u zostaje nam w DPF-ie trochę popiołów, czy też takiego osadu, i kres DPF-a w końcu nadejdzie. Jeśli wszystko gra, to powinien dosłużyć do około 300 tysięcy kilometrów mniej więcej. Tyle mi wytrzymał w silniku 2.0 TDI w Audi. W Superbie mam już 260 tysięcy kilometrów i nadal jest jeszcze ok. Daje się go wyczyścić i nie włącza się, nie uruchamia tej procedury zbyt często. No i na koniec zrobimy sobie podsumowanie, czyli po pierwsze wymieniajcie oleje co 10 tysięcy kilometrów i stosujcie oleje niskopopiołowe, po drugie dopalajcie DPF we własnym zakresie komputerem, czy też za pomocą kostki OBD i aplikacji, po trzecie wciskajcie gaz gradacyjnie, po czwarte zanim oddacie DPF do płukania, to sprawdźcie, czy inne podzespoły przypadkiem nie są zepsute, po piąte pamiętajcie, że diesle stworzone są do jazdy po trasach i tam czują się najlepiej i tam ten DPF najdłużej przeżyje. A, jeszcze jedno. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, ile wytrzymał wasz DPF, albo jaki też macie przebieg, czy po jakim czasie dodaliście DPF do czyszczenia. Jeżeli ten filmik wzbogacił was o jakąś tam wiedzę, czy przypomniał po prostu o tym, że istnieje DPF, to zapraszam do zostawienia lajka, subskrypcji na moim kanale, który się stopniowo rozwija i będzie takich ciekawostek więcej. No i tyle, trzymajcie się, nareczka.